Kościela. Proszę zwrócić uwagę, po pierwsze Wojciecha Bąka, poety, dramaturga, absolwenta liceum. To jest pokłosie sesji naukowej, która była pod koniec lat 80. i ówczesny prezydent miasta Grzegorz Woźny obiecał, że będzie pomnik Bąka. No ale to długo trwało i w końcu takie po pierwsze się tu znalazło. Gmach najpierw miał tylko też pierwsze piętro. Nadbudowany po I wojnie światowej w 25 zaczęto te starania robić dzięki Robińskiemu. Ten tam, przy którym żeśmy się fotografowali, on był wszędzie, to był człowiek instytucja i na czele komitetu rozbudowy stanął. To było takie porywanie się z motyką na słońce, bo brakowało pieniędzy. W każdym razie nadbudowano to piętro. No, kiedy gmach powstał, to dyrektor mieszkał tutaj, na pierwszym piętrze. Dopiero tam na zapleczu jest taka willa dyrektorska. To była zbudowana dopiero w 1911 czy 6, już nie pamiętam. W każdym razie na początku wieku XX zbudowano dla dyrektora willę, przebudowano wnętrze tutaj jeszcze, bo było za ciasno. Te domy po obu stronach to są domy specjalnie zbudowane dla profesorów. Bo Ostrów był taką dziurą, że nie mieli gdzie mieszkać. Tutaj dyrektor muzeum mówił, jakie oni tutaj mieli zasługi, jeśli chodzi o rozwój kulturalny miasta i tak dalej. Tylko oni nie bardzo mieli gdzie mieszkać w tym Ostrowie. To był rok 1845. Królewskie Katolickie Gimnazjum w Ostrowie. Przymiotnik katolicki wcale nie oznaczał, że chodzili tutaj tylko katolicy. Tu byli uczniowie ewangelicy, Żydzi, także na to nie zwracano uwagi. Ta ulica Stasica to właściwie tak na dobre powstała wtedy, kiedy zbudowano ten gmach. Ale bo to były... Stasica była od początku? Proszę? Stasica była od początku? Nie. Kiedy ją nazwano Stasica, to nie wiem. Ja w każdym razie żyję w Ostrowie 81 lat i zawsze się nazywała Stasica. Ale jak... To znaczy... Przed tym, no, za niemieckich czasów się nazywa inaczej, gdzieś dzisiaj nie pamiętam, ale można sprawdzić. Także proszę Państwa, ta gimnazjalna ulica to jest jedna z najstarszych ulic. To mamy tak, Raszkowską, Kaliską, właśnie tę gimnazjalną i wrocławską, prawda? I potem partyzancką, czyli dla mnie zawsze do końca życia z Dunowską, bo tam też mieszkam. Proszę Państwa, to są te stare ulice Ostrowa. Ja tu mieszkałem na gimnazjum. A tu był trakt do Wysocka, bo Ostrów należał do parafii Wysocku. Przecież to, że tak powiem, Ostrów to było tak, ale kiedyś historycznie, przepraszam za wyrażenie, to było takie zadupie. No, do kościoła mieli daleko, do Wysocka. Ja pamiętam, jak w oktawę Bożego Ciała zawsze chodziły procesje, jeszcze długo, do Wysocka, na pamiątkę tego, że tam była parafia. A w latach międzywojennych uroczyście obchodzono 500-lecie parafii w Ostrowie, bo to było... drewniany.